Witam Cię bardzo serdecznie, Marii Bukardi z tej strony. Dzień dobry, dobry wieczór, namaste. Dzisiaj moje sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego, 131 rytuału dla Matki Ziemi, ostatniej pełni Księżyca, czyli 25 stycznia 2024 roku, czyli jeszcze roku Królika, roku Zająca, ostatnia pełnia w roku Zająca. Był to po pierwsze, nasz 131 rytuał dla Matki Ziemi. Po drugie, pierwszy rytuał za duszę zwierząt i pierwszy rytuał za drzewa. Tutaj możemy to tak ogólnie powiedzieć za duszę drzew, za ogólnie wszystkie rośliny, które są na ziemi i w intencji drzew i roślin. Zaczynajmy więc. Może zaczniemy od tego, Jaki jest to wyjątkowy czas? Te osoby z Was, które są już w mojej społeczności i otrzymały dzisiaj ode mnie nagranie, specjalne nagranie MP3 przez e-mail, to już wiedzą, bo troszeczkę mówiłam na ten temat. Jesteśmy w bardzo przełomowym momencie, a mianowicie kończy się rok królika, zająca i zaczyna się wkrótce rok smoka, czyli zderzają się jak gdyby dwie energie bardzo, bardzo przeciwstawne i każdy z nas to odczuwa. Jestem pewna, że przed pełnią, w czasie pełni, ale również teraz po pełni, no i aż do tego 10 lutego, będą te energie odczuwalne. Szczególnie teraz w okolicy tej pełni: to była wilcza pełnia Księżyca, czyli również szczególny czas energii. Każdy z nas wie, że było coś inaczej niż zwykle. Czyli niektóre osoby z Was mogły odczuwać symptomy w ciele bóle głowy, bóle karku, bóle żołądka, jakieś takie różne rozstroje całego systemu albo kołatania serca. To było globalnie odczuwalne praktycznie przez każdego człowieka, bez względu na to, w którym miejscu przebywa. Jeżeli cię to ominęło, no to jesteś szczęściarzem albo szczęściarą, bo większość osób miała po prostu te dolegliwości, ale nie tylko to. To był czas bardzo silnych emocji taki czas emocji, które poruszają do głębi. I to nie jest przypadek, że przed tą pełnią księżyca ja przygotowałam dla mojej społeczności w ramach mentoringu u mnie, czyli tylko i wyłącznie na stronie bukardiomaria.com, bardzo długie nagranie, ponad godzinę, na temat bratnich dusz i bliźniaczych płomieni, gdzie mówiłam o emocjach o bardzo silnych emocjach i jak takie związki mogą być odczuwane. Bardzo Wam się podobał ten mentoring, ta lekcja właśnie na ten temat. Zadaliście mi mnóstwo pytań i myślę, że udało mi się na wszystkie te pytania odpowiedzieć w tym nagraniu, ale to również jest związane z tą pełnią. Dlatego ten temat przed tą pełnią się pojawił, ponieważ miało to szczególne znaczenie, jak wszystko w tym, co robię. Tutaj w mojej misji, w realizacji tego, co realizuję tutaj na Ziemi, wszystko ma odpowiedni czas i moment. Także ta pełnia była bardzo emocjonalna. Emocje na najwyższym poziomie. To mogły być emocje pozytywne albo negatywne. I wszystko wokół nas powodowało, że te emocje były głębsze i silniejsze czyli różne problemy w systemie, w matryksie. I tutaj urzędowe, jakieś z dokumentami, z jakimiś dostępami, na przykład do bankowości internetowej, czy jakiekolwiek inne można było przyjąć jako taką wskazówkę od wszechświata, że wszystko zaczyna się blokować, hamować, żeby nas tylko wyprowadzić z tej wewnętrznej równowagi. Czyli cały ten czas. W tym momencie przejścia z roku królika do roku smoka, to jest taki właśnie czas bardzo napięty. Możemy odczuwać z jednej strony euforię, z drugiej smutki, jakieś depresje, i to w bardzo krótkim czasie. Podobnie jak w związkach z bliźniaczym płomieniem, o czym mówiłam w moim podcaście w mentoringu o numerze 17 na mojej stronie. I teraz ten czas, dlaczego on taki jest? dlatego, że królik, zając jako zwierzę mocy to wiesz co oznacza na mojej stronie zwierzętamocy.org masz wszystkie praktycznie zwierzęta mocy opisane od A do Z i te osoby z Was, które czytają tego bloga na bieżąco wiedzą, że królik jest symbolem takiej delikatności takiej takiej można powiedzieć subtelności Również płodności, miłości, niewinności też można powiedzieć w jakimś stopniu, ale on jest również bardzo płochliwy i strachliwy, dlatego że ma wielu, wielu wrogów. Czyli jest jak gdyby na tym planie pokarmowym dla wielu innych zwierząt, i przez to jest bardzo ostrożny, strachliwy i płochliwy. I dlatego w tym roku królika ogólnie jest bardzo, bardzo trudno osiągnąć swoje marzenia i cele, bo ciągle nas coś jak gdyby wybija z tej realizacji. Dlatego ten rok królika uważam za bardzo trudny. Uważam go za trudny, dlatego że to jest taki rok, że tak w prawo w lewo, w prawo w lewo, a żadnego efektu z tego wielkiego nie ma. Dlatego, jeżeli w tym roku królika nie udało ci się osiągnąć pewnych celów, które sobie może założyłaś, albo założyłeś, to się uśmiechnij, bo wkrótce nadchodzi rok smoka i będzie dużo, dużo łatwiej. I to jest całkiem normalne i całkiem naturalne, że w tym roku królika, no tak po prostu, nie każdemu się udało. Jeszcze oczywiście, w zależności od tego, jakim Ty jesteś, chińskim znakiem Zodiaku, to u niektórych osób mogło być naprawdę bardzo trudno, u niektórych jakieś tam mini sukcesy się pojawiły, ale nie takie, jak były założone. Czyli ale dlaczego tak jest? No, bo popatrz, królik, on tak, tutaj coś usłyszy, tutaj coś zobaczy, przestraszy się, zrobi jakiś skok w prawo, w lewo, czasami się nie zastanowi, potem się schowa gdzieś, potem znowu wychodzi. I dlatego osiąganie celów w roku zająca i w roku królika uważam za bardzo trudne. No i jeżeli się nie udało ich osiągnąć, to sobie odetchnij głęboko. I przygotuj się na rok smoka. 10 lutego zaczyna się rok smoka, i teraz porównujesz sobie te dwa zwierzaki. O, królik już wie, jaki jest, a smok zupełne przeciwieństwo siła, moc, ogień. Jak mu się coś nie podoba, to jak zieje ogniem, to po prostu wszystko popali. Jest pewny siebie, jest otwarty, jest, musi stać, jak gdyby w tym, w tym świetle. Każdy zwraca na niego uwagę, ale to jest również ten symbol takiego zwycięstwa, takiego zwycięstwa na każdym poziomie. No i teraz wyobraź sobie, że jesteśmy w tym momencie pomiędzy. Czyli końcówka roku zająca i początek roku smoka, i te energie się ścierają. Królik nie chce popuścić, tu się schował gdzieś do nory, za chwilę wylas, a smok już się nie może doczekać, kiedy wejdzie na scenę i zacznie rządzić. I to jest właśnie ten moment, w którym jesteśmy, i dlatego te energie no, są takie, a nie inne, dlatego. Gdy już teraz o tym wiesz, to troszeczkę inaczej popatrzysz na trudności, problemy, odetchniesz głębiej, i powiesz: "Dobrze, dobrze, za chwilę się skończy rok królika, zaraz będzie lepiej". Oczywiście nie oznacza to, że w roku smoka można sobie leżeć brzuchem do góry i ktoś nam przynosi dziewicę do zjedzenia, <noise> jak to było w bajkach, że jakiś tam smok Wawelski czy inny trzeba było tyle i tyle dziewic przenieść w miesiącu, żeby, żeby się najadł. To nie o to chodzi, żebyśmy się dobrze rozumieli. To nie jest tak, że ten rok smoka sprzyja ludziom leniwym, ludziom, którzy nie lubią pracować, nie lubią czegoś robić, tylko sobie czylują cały dzień. No takie osoby, one w żadnym roku, ani w roku Królika, ani w roku Smoka nie osiągną swoich celów. Żeby cele osiągnąć, trzeba sobie te cele wyznaczyć, no i zakasać rękawy i iść w tym kierunku. Oczywiście, biorąc pod uwagę wszystkie możliwości, czyli i te materialne i niematerialne, żeby te cele osiągać. Czyli jeżeli masz takie wrażenie, że w tym roku Smoka po prostu wszystko ci będzie z nieba spadać, pieczone gołąbki do buzi, no to się rozczarujesz. Ty musisz coś zrobić, musisz podjąć odpowiednie kroki, żeby w tym roku smoka ten sukces osiągnąć, ale jest dużo, dużo łatwiej ten sukces osiągnąć niż na przykład w takim roku królika. No i idziemy dalej. Dlaczego cały ten kwiecisty wstęp, żeby Ci pokazać, jakie energie towarzyszyły naszemu spotkaniu na 131 rytuale dla matki Ziemi. Czyli. 131 rytuał dla Matki Ziemi zwróć uwagę na symbolikę, co my tutaj mamy. 1, 3 i 1. Te osoby z Was, które biorą udział w ceremoniach albo oglądają sobie po prostu archiwum ceremonii czy bibliotekę ceremonii, no to wiedzą, że mamy tutaj jedynkę, czyli siłę maga, który kształtuje ten świat i wszechświat według swoich wyobrażeń, ale w pełnym połączeniu z energią wyższą. Żeby odpowiednie impuls, odpowiednio wykorzystać i je zmaterializować, mamy trójkę, czyli cesarzową. Cesarzowa to nie kopciuszek. Cesarzowa nosi głowę wysoko, żeby korona z głowy nie spadła, ale ma w sobie nieograniczone źródło miłości bezwarunkowej i mądrości. I pamiętaj, że na karcie cesarzowej, według Tali Crowley'a, te osoby z Was, które biorą udział w moim mentoringu albo sobie słuchają tych nagrań z mentoringu, na mojej stronie, jeszcze raz to powtarzam, tu są na YouTube tylko i wyłącznie fragmenty mentoringu, bo nie mogę tutaj wszystkiego powiedzieć. No, niestety, tak to wygląda. I dlatego. Um, tam na karcie cesarzowej mamy symbol pelikana, który karmi swoje młode przy pomocy swojej własnej krwi. To jest właśnie ten symbol tej cesarzowej na kartach Crowley'a. Dlaczego ich używam, to mówiłam na mentoringu. Dobrze, idziemy dalej. No i oczywiście znowu mamy jeden, znowu maga. I jeszcze w całej tej symbolice mamy trzynaście, czyli ta śmierć, która kosi, która odcina, która. Ścina wszystko to, co gotowe do ścięcia i popatrz, kończy się rok królika. I mówiłam dzisiaj do mojej społeczności w newsletterze w tym nagraniu, jaki jest to ważny czas. Pierwszego na drugiego lutego, czyli zanim zacznie się rok smoka, spotykamy się na rytuale świętej Brygidy, czyli Imbolg. Według naszej chrześcijańskiej tradycji Matki Boskiej Gromnicznej, czyli moment oczyszczenia przez ogień i wodę, mamy rytuał świec intencyjnych. I mówiłam, jak ważny jest to moment. Tak jak ta trzynastka w tym naszym 131 rytuale dla Matki Ziemi, czyli odcięcie czegoś i ścięcie czegoś. I zadaję Ci teraz takie pytanie. Jak sobie podsumujesz cały ten rok królika? Ze wszystkimi Twoimi sukcesami, ze wszystkimi Twoimi porażkami, ze wszystkimi Twoimi doświadczeniami, no to są na pewno rzeczy, które chcesz za sobą zostawić, które, od których chcesz się odciąć i które chcesz raz na zawsze zostawić w jakiejś starej przestrzeni i do tego nowego roku smoka wejść z nową energią. Dlatego na ten rytuał imbolk z pierwszego na drugiego. Ja go zaczynam oczywiście wieczorem, on potem przez całą noc się te świece palą w różnych intencjach, ale przede wszystkim, Zastanów się jaką świecę intencyjną sobie u mnie zamówić, która miałaby na celu oczyszczenie. Z czego chcesz się oczyścić? Od kogo? Od kogo chcesz się uwolnić? Jak sobie wejdziesz do mojego sklepu mariabukardi.pl, to na stronie startowej masz imbolk tam jest wszystko opisane, a w najważniejszych terminach również masz ten Imbolg, a w zakładce rytuały świec intencyjnych masz również inne świece, jak na przykład uwolnić się od jakiejś osoby. Uwolnić się od kogoś, od czegoś, oczyścić coś, może oczyścić twoje mieszkanie. Te osoby z was, które biorą udział w mentoringu, myślę, że już oczyszczanie mieszkania na wszystkie możliwe sposoby mają za sobą, słuchając mojego mentoringu i wdrażając to wszystko ym, krok po kroku do swojego własnego życia. Czyli najwyższy czas, żeby w ten imbolk już mieć wszystko oczyszczone i ostatniego takiego kopa za przeproszeniem w cztery litery dać niektórym rzeczom właśnie tej nocy w imbolk. Oczywiście Ty również możesz w Twoim domu palić świece, bo to jest święto Matki Boskiej Gromnicznej. Więc jest to możliwe, ale oczywiście, jeżeli chcesz rytuał u mnie, to jest taka możliwość, żeby go zamówić. I teraz tak, jeżeli bierzemy pod uwagę ten rytuał Imbolg, który jest właściwie taką bramą, takim portalem, żeby wejść w ten nowy rok smoka, bo za chwileczkę później już wchodzimy w rok smoka, to zastanów się bardzo dokładnie, co jeszcze Cię blokuje, co Cię hamuje, co chcesz, Zostawić w tym starym roku zająca czy królika. I tutaj może być też oczyszczanie karmy. Oczyszczanie linii krwi męskiej, oczyszczanie linii krwi żeńskiej, czyli wszystkie te rzeczy, które mają na celu oczyszczenie i uwolnienie. To jest moim zdaniem taki najważniejszy punkt. Zanim wejdziemy do Nowego Roku, to trzeba coś odciąć, trzeba coś zostawić, trzeba się od czegoś uwolnić, bo nie można ze starą energią w starych butach wchodzić do nowego życia. Czyli jeżeli wchodzisz do nowego życia, no to te stare buty po prostu wyrzucamy. Czasami lepiej wejść boso do nowego życia niż w starych butach, które już są rozkołatane na prawo, na lewo. Oczywiście chodzi mi tutaj o symbolikę, prawda? My się dobrze rozumieli. Czyli ten imbolk przed nami. I tutaj już mamy tą symbolikę w tym 131 rituale dla Matki Ziemi. I teraz tak, co się wydarzyło w czasie naszego rytuału? To był rytuał, który mogę powiedzieć, że był bardzo spokojny mimo tego, że takie były szalejące emocje tej pełni, to u mnie ten rytuał przebiegał bardzo, bardzo spokojnie. Ja byłam sama w magicznej oazie, prowadziłam rytuał jak zwykle, czyli wszystkie elementy rytualne, takie jak mamy zwykle na rytuałach dla Matki Ziemi i spotkałam się z moim przewodnikiem. To pierwsze, co widziałam, widziałam taki niesamowity symbol, Taki symbol, który znasz z tej karty, gwiazda, o której mówiłam na mentoringu numer 17, czyli takie moje długie, złote włosy, które gdy klęczałam, to tak spływały na tą Ziemię, jako jakie takie, tak to można nazwać, takie nici energetyczne, złotej energii, które łączyły się z Ziemią. Widziałam, że mam diadem. Z szafirem, czyli z niebieską energią, niebieska energia ochronna, prawda, ale również energia komunikacji. I wiedziałam, że mam pierścień na palcu z kamieniem, który się zmieniał. Raz był błękitny, jak niebieski topas, potem był to szafir szafirowy, a potem był to złoty, jak złoty topas, czyli ten topas imperial. I tak, brakuje mi głosu, przepraszam cię bardzo, ale ja dzisiaj cały dzień się nagrywam i, i dla was indywidualnie, i, i w formie podcastów, dlatego tego głosu mi brakuje. No ale kontynuujemy. Czyli i ten pierwszy moment to była taka cisza i spokój, jakby na coś czekać. Jakby czekać na coś, co ma się wydarzyć. <laughs> Wybacz, bardzo cię proszę. Idziemy dalej. Czyli czekać na coś, co ma się wydarzyć. I potem nagle, to była sekunda, zaczęły się wizje, zaczęły się energie, które napływały z wszechświata. <laughs> Boże, no i nie ma głosu. <laughs> które napływały z wszechświata, i te energie zaczęły przepływać przeze mnie, i płynęły do wszystkiego wokół. I to był piękny, piękny moment. Taki moment, jakby całe życie, które jest tutaj na ziemi, było zapisane w moim ciele. Jakby było zapisane w mojej energii, jakby było zapisane w mojej duszy i przypomniały mi się słowa. No i będę tak teraz stękać. Do mikrofonu no, koniec świata. Dobrze. Czyli przypomniały mi się słowa, które kiedyś ktoś z Was powiedział do mnie, że ja jestem kimś takim, kto odczuwa każdą żywą istotę na Ziemi. I tak to można nazwać po prostu takie zapisanie całej energii wszystkich żyjących istot, które są na Ziemi, w moim własnym polu energetycznym, jako. Taka regeneracja tego boskiego kodu. Czyli to był przepiękny moment, tak jakby energia z źródła spływała na mnie, odnawiała ten boski kod we wszystkich istotach tutaj na Ziemi, a następnie wszystkie te istoty, które są tutaj na Ziemi, były częścią mnie. Tak mogę to nazwać. Jaki był cel tego rytuału? Moim zdaniem, na pewno rozbicie pewnych iluzji tutaj w matryksie, rozbicie pewnych obrazów tutaj w matryksie i zapisanie nowych obrazów na wzór tej nowej ziemi. Czyli zdrowe rośliny, zdrowe zwierzęta, zdrowe relacje pomiędzy ludźmi a zwierzętami. Zdrowy nasz stosunek do ziemi, do roślin, do zwierząt. I ten proces był bardzo, bardzo płynny. Na tym rytuale nie było żadnych elementów wymierzania boskiej sprawiedliwości, co było przecież bardzo aktywne w ostatnich miesiącach. Nie było w ogóle takiego elementu. Wszystko przebiegało bardzo, bardzo spójnie, tak można powiedzieć, w takiej ciszy, spokoju ale również z bardzo taką głęboką emocją zaufania, że wszystko to, co się dzieje, dzieje się we właściwym porządku i idzie we właściwym kierunku. I teraz, jak to rozumieć? Więc w momencie tego rytuału widać iluzję. Widać ludzi, którzy są zmienieni genetycznie. Widać ludzi, którzy są jak to tak nazwać, taką częścią tego matryksa służą różnym ciemnym energiom, ale to wszystko tak, jakby w ogóle nie miało znaczenia, jeżeli patrzymy na tą energię boską. Czyli albo ci ludzie zostaną wykasowani w jakiś sposób, albo gdzieś zamknięci, albo, albo po prostu w jakiś. Inny, dziwny sposób dojdzie do tego rozbicia tych dwóch światów. Tak jak żeśmy to już przeżywali na niektórych rytuałach dla Matki Ziemi, ale było to bardzo, bardzo takie wyraźne, że to, że niektórzy ludzie są jakoś kompletnie opanowani przez, przez jakieś dziwne, ciemne istoty, albo kompletnie nie są sobą. Ja to nazywam zombie, czyli, czyli praktycznie niby żyją, ale są martwi. To wszystko. Nie miało znaczenia dla nas, którzy braliśmy udział w tym rytuale i mieliśmy te piękne intencje. No i później dalszy przebieg to już był praktycznie błyskawiczny było wręcz błyskawiczne przejście do tego pierwszego rytuału za duszę zwierząt. Ten portal, który był otwarty w czasie rytuału dla Matki Ziemi. Był jak gdyby nierozerwalnie połączony z tym rytuałem za duszę zwierząt. To był nasz oficjalnie pierwszy rytuał, ale Ty wiesz, że już mieliśmy rytuały dla Matki Ziemi, gdzie pewne czynności zostały wykonane, żeby takie uwięzione dusze tutaj uwolnić. Chciałabym tutaj z głębi mojego serca podziękować w imieniu wszystkich tych dusz, wszystkich tych zwierzaków, które odchodzą tutaj w cierpieniach każdego dnia z tej ziemi i tutaj biorę pod uwagę wszystkie sposoby, wszystkie metody jakimi one odchodzą czyli nie tylko rzeźnie, ale też myślistwo i inne rzeczy w imieniu tych wszystkich dusz chciałabym Ci bardzo, bardzo podziękować jeżeli jesteś jedną z tych osób, które zamówiły świece za dusze zwierząt ponieważ wszystko to, co robisz dla innych to jest zapisywane w Twojej księdze życia i gdy na końcu będziemy rozliczani z naszego życia, czy z naszych Czynów, to wszystko jest na Twój plus, czyli to jest tak, pomagając innym, pomagasz samej sobie i samemu sobie. Czyli każdy taki rytuał, który robisz z głębi serca, jako świecę na przykład dla ziemi, za drzewa, za zwierzęta, za duszę zwierząt, to wszystko ma przede wszystkim ogromne znaczenie ponieważ każda świeca intencyjna którą wykonuje za duszę zwierząt i widzę jak ta energia ta świeca się pali i uwalnia duszę uwalnia w tym momencie duszę więc czasami popatrz wystarczy intencja wystarczy ta miłość wystarczy ta wolna wola ta chęć żeby coś zrealizować i to jest tak, że ja realizuję te rytuały dla Was, gdy Wy zamawiacie te świece, ale oczywiście w ramach moich własnych działań robię praktycznie codziennie takie rytuały. Tylko oczywiście nie obnoszę się z tymi, nie afiszuję i nie robię wielkiego halo z pewnych rzeczy. Chociaż może czasami powinnam, bo niektórym się tutaj wydaje, że ja tutaj po prostu jestem. Nie wiem, mam cały czas yy, yy, jakieś wakacje albo, albo coś w tym sensie. Mój przewodnik już dawno mi powiedział, że na Ziemi to ja nie jestem na wakacjach, więc się do tego stosuję. I te osoby z Was, które mnie znają, to wiedzą, jak, jak moje życie i mój kalendarz jest napięty, że właściwie ze mną się umówić chociażby na kawę, gdzieś czy na herbatę, to już graniczę z cudem, praktycznie. I teraz tak, czyli. Tym wszystkim osobom z Was chciałam bardzo podziękować. Oczywiście rytuał tej świecy za duszę zwierząt, on jest cały czas na mojej stronie maria.bukardi.pl czyli w każdej chwili można, jeżeli tak poczujesz, ten rytuał zamówić, czy to za wybrane jakieś zwierzęta, które znasz, czy za jakieś sytuacje, które, które Tobą poruszyły i chcesz akurat za duszę tych zwierząt tą intencję wysłać do wszechświata, żeby one mogły przejść przez ten tęczowy most, to w każdej chwili można to zrobić. Czyli nie tylko na pełnię ale również w każdym możliwym momencie ta świeca jest dostępna, ten rytuał jest dostępny w zakładce najważniejsze terminy tak samo ten za drzewa, czyli flora i fauna. No i oczywiście mieliśmy pierwszy rytuał za drzewa i za rośliny i w intencji drzew i roślin tutaj na ziemi. I to było też bardzo piękne, bo dostałam od jednej dziewczyny z mojej społeczności, zaraz przed rytuałem, praktycznie informacje o tym, jak moje działania, które od tylu lat prowadzę dla Matki Ziemi, jak one skutkują, jak, jakie programy się pojawiają, sadzenia lasów, sadzenia drzew we wszystkich praktycznie miejscach na Ziemi, i to jest przepiękny, nasz malutki sukces. To nie jest tylko mój sukces, ponieważ Uważam, że każdy z nas, kto bierze udział w rytuałach dla Matki Ziemi, powinien to świętować, ponieważ to jest nasz sukces, nasz wspólny sukces. Wszystkie inicjatywy, które tutaj na ziemi się pojawiają, myśmy je może wysiali, ale ktoś je również materialnie realizuje. Czy Realizuje je według naszych wskazówek, według naszych myśli czy według naszych działań, na przykład według Magicznej Oazy czy naszego stowarzyszenia Onosemina.org. I to są przepiękne informacje, gdy takie informacje od Was dostaję, że coraz więcej drzew jest sadzonych na ziemi, czyli dokładnie tak, jakie było moje zamierzenie w ramach naszego stowarzyszenia Onosemina.org, że nie tylko my w ramach stowarzyszenia sadzimy te drzewa, ale również. Ta informacja idzie wszędzie, wszędzie, wszędzie i inni również to realizują w ramach swoich możliwości. Czyli nasze stowarzyszenie to jest nie tylko to, co robimy w materii my sami, ale również informacje, które w materii udostępniamy i robią to inni, ale również działania w energii. Dlatego uważam, że jest to związane z naszym rytuałem dla Matki Ziemi dlatego o tym wspominam. Czyli ten rytuał za rośliny i za drzewa był przepiękny. To było takie niesamowite odczucie, widzieć te stare drzewa Edenu, których już nie ma, ale pod nimi, na ich szczątkach rosną inne drzewa, tak można powiedzieć, rodzice i dzieci. I te drzewa, które które teraz rosną, wzrastają, czy to są malutkie sadzoneczki, dopiero posadzone, czy są to jakieś już większe drzewa, to jednak są to dzieci tych wielkich drzew Edenu, jakby na to nie patrzeć. I to połączenie z, tą, z tymi duszami, tak to można nazwać w cudzysłowie duszami, bo to jest troszeczkę inna energia, e, tych wielkich drzew Edenu, które miały głębokie korzenie w ziemi i głębokie konary do nieba, to tak, jak to, to drzewo igrasil, prawda, z mitologii nordyckiej, to jest, to jest tak piękne odczucie widzieć te drzewa, czuć te drzewa, mimo że ich nie ma już fizycznie na ziemi to ich energię odczuwać i tą energię materializować ponownie. Ponownie, żeby te małe drzewka, które dopiero tutaj rosną, żeby były chronione, żeby nie były wycinane. Żeby znalezione były inne technologie produkcji papieru, no na przykład z bambusa czy czegokolwiek innego. Ja tutaj nie chcę nikogo uczyć, co on ma robić, a czego ma nie robić, albo w jakiś inny sposób, żeby to było zorganizowane, ale żeby mimo tego były duże, duże płaszczyzny na ziemi typowo starych drzew, które są chronione przed wycinką które stanowią dla nas namiastkę tych mitycznych drzew. Edenu. Czyli ja nie mówię tutaj o jakiejś utopii czy o jakimś systemie fasz ekologicznym. Nie o to mi chodzi. Bo wiadomo, że jeżeli korzystamy z jakichś surowców, to muszą te surowce gdzieś skądś pochodzić. Ale żeby przynajmniej jakaś w miarę, w ramach równowagi, żeby jakaś część ziemi. Była tą częścią nietkniętą, że tam człowiek nie wchodzi z piłą i nie wycina, bo jest to ten park narodowy czy jakiś inny i nie ma takiej opcji, żeby komuś się tam umaniło, że w parku narodowym wycina się stare drzewa. Czyli żebyśmy w przyszłości na tej naszej nowej Ziemi zadbali o tą harmonię pomiędzy, okej, okay, dobrze, są plantacje, są plantacje ekologiczne, ponieważ potrzebujemy pewnych rzeczy, potrzebujemy pewnych surowców, ale są również obszary naprawdę nietknięte nietknięte przez człowieka. Dlatego moim zdaniem. Ten rytuał, ten pierwszy rytuał w intencji drzew był takim ukoronowaniem naszych tych dotychczasowych działań w ramach magicznej łazy, w ramach stowarzyszenia onosemina Org, ale również takim troszeczkę ukoronowaniem naszych działań dla ziemi, ponieważ ta energia taka bardziej skoncentrowana, prawda? Na rytuały dla Matki Ziemi bierzemy pod uwagę całą ziemię, czyli całe życie, wszystko wszystko co żyje, wszystko co co tutaj pełza, czy skacze, czy lata, lata po tej ziemi. W rytuale za duszę zwierząt bardziej koncentrujemy się na energii, czyli na tych duszach uwięzionych, żeby również oczyścić te miejsca kaźni, oczyścić te miejsca, w których zginęły zwierzęta albo giną zwierzęta, żeby to wszystko doprowadzić do harmonii i normalności. Takiej normalności w ramach tej właśnie złotej ery na Ziemi. No i oczywiście takim ukoronowaniem ten rytuał za drzewa, za te mityczne drzewa Edenu, czy ogólnie, nawet tak jak już mówiłam o tym w jednym z podcastów, chodzi tutaj również o te roślinki, które codziennie w różnych częściach świata są pryskane jakimiś środkami chwastobójczymi, które po prostu spalają je żywcem. Ja myślę, że niektórym ludziom należy to uświadomić, co to oznacza, jakby człowieka popryskać jakimś środkiem, który go spali doszczętnie. No, nikomu tego nie życzę. Nikomu tego nie życzę. I mam nadzieję, że jak najwięcej ludzi się obudzi i zostaną również wprowadzone nowe technologie, takie, które pozwolą na chociażby. W jaki sposób wyrwanie tych chwastów, czy przekopanie tego, czy zadbanie o to, czy, czy stosowanie jakichś siatek, czy czegokolwiek innego, ale nie stosowanie środków chwastobójczych, bo dla mnie to jest chyba najgorsze, co może być, ale to jest zgodne oczywiście ze wszystkimi tymi rytuałami czarnej magii, które bazują na spalaniu, prawda? Spalanie czarownic, spalanie w obozach, spalanie, spalanie jakimiś bombami i spalanie środkami chwastobójczymi. Fastobójczymy, więc nie będziemy się tutaj oszukiwać, wiemy o co chodzi. Dobrze, chciałabym, żebyśmy się jeszcze dobrze zrozumieli. Te osoby z Was, które może po raz pierwszy słuchają tego sprawozdania, jeszcze nie znają mnie i mojej działalności, ja się odcinam od wszelkich form fanatyzmu, czyli odcinam się również od fanatyzmu zarówno religijnego, jak i ekologicznego, jak i wegańskiego, czy jakiegokolwiek innego. Uważam, że każdy z nas ma swoją drogę, każdy musi Znaleźć swoją własną drogę. Każdy musi przejść przez jakiś proces zrozumienia, procesu świadomości, i moją rolą jest tylko to, żeby dzielić się moim własnym doświadczeniem z innymi, ale również inspirować Was i motywować do zmian, które są możliwe, i przede wszystkim do wiary w to, że jest możliwe inne życie według innych zasad niż do tej pory na Ziemi. I idziemy w dobrym kierunku. Obyśmy się tylko jak najszybciej jeszcze wszyscy obudzili i zobaczyli też tą manipulację, bo wiadomo, że siłę mroku zawsze wykorzystują również to dobre i pozytywne, a pod tym przemycają te swoje niecne gierki. Więc czasami może być tak, że tak jak już mówiłam, że ktoś ubiera sobie anielskie pióra, a w rzeczywistości to czarny anioł się pod tym kryje. Czyli tutaj my musimy być ostrożni, my musimy mieć oczy otwarte i. Nie tylko oczy te normalne, ale przede wszystkim oczy serca. Czyli tak, jakby to podsumować, no to mamy właściwie wszystko omówione, co się wydarzyło. Oczywiście na końcu gest kwiatów. Ogólnie na tym rytuale były bardzo, bardzo aktywne również dusze zwierząt, które odeszły w magicznej oazie czyli było to dla mnie takie, no, bardzo emocjonalne, bardzo emocjonalna pełnia księżyca, ponieważ po rytuale, przed rytuałem spacerowałam sobie po magicznej oazie, teraz ona się odnawia po pożarze, te części spalone się odnawiają. Oczywiście nie wszystkie, bardzo dużo drzew, teraz musimy posadzić na nowo, sadzimy na nowo. Bo wiele się spaliło doszczętnie, ale jednak na szczęście duża, duża część ocalała i odradza się w tym momencie. I tak spacerowałam sobie po tej magicznej oazie. No, i, i praktycznie jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie, no, gdzie są ciała tych zwierząt, które odeszły, ponieważ ja stosowałam taką praktykę, nazwijmy to tak, że jeżeli zwierzątko odeszło. To zawsze umieszczałam jego ciało po śmierci w tym miejscu, które to zwierzątko najbardziej lubiło. Czyli tak możemy sobie to wyobrazić, że, no, że wiadomo, że jak lubimy za życie jakieś miejsce, no to też pewnie chcemy, żeby to ciało spoczywało tam po śmierci. Chociaż ja Ci powiem osobiście, że chciałabym, żeby moje ciało było albo wrzucone do oceanu, że mnie jakieś tam ryby zjedzą, albo gdzieś, żeby leżało w lesie i żeby wilki je zjadły, czy jakieś tam. Y, Sępy, czy cokolwiek innego, bo chciałabym, żeby moje DNA żyło dalej. Czyli na takiej zasadzie, że moje ciało, jako moje DNA, żeby było pożywką dla jakichś istot i pomogło im tam przez jakiś czas jeszcze przeżyć i żebym mogła żyć w tych istotach. Czyli takie jest moje marzenie po śmierci. Może to kogoś zaskoczy, a może akurat nie. Ale y, tak właśnie jak lubimy jakieś miejsca za życia i chcemy po śmierci, że, żeby nasze prochy tam zostały rozsiane. No, ja akurat nie chcę, żeby moje prochy gdziekolwiek zostały rozsiane. Ja chcę być w całości, a nie w jakimś y, jeszcze rytuale ognistym, spalania ognistego, y, bo to mi się źle kojarzy z procesami czarownic, no jakby na to nie patrzeć. Więc y, tak zadbałam o to, żeby wszystkie zwierzaki, które odeszły z magicznej oazy, żeby były w tych miejscach, które kochały najbardziej. I tak spacerowałam przed tym rytuałem dla Matki Ziemi i miałam, no, miałam muzy w oczach, bo jednak wiele, wiele miejsc w magicznej oazie, no, kojarzy mi się z tymi zwierzaczkami. Kojarzy mi się i, i wiem, że one tam są, ich szczątki tam są. Wiadomo, że ich dusze już nie, ale, ale ich szczątki, i jest, jest taki moment, no, bardzo, bardzo emocjonalny. I gdy w czasie rytuału dla Matki Ziemi. Te osoby z Was, które, które już są od samego początku, wiedzą, że, że różne, różne zwierzaki mi na tym rytuale zawsze towarzyszyły. W tym momencie, no, nie mam już zwierzaczków, które by mi towarzyszyły. Ostatni z nich odszedł w Nów Księżyca, w Ostatni Nów Księżyca. To był ostatni zwierzaczek, który mi towarzyszył na rytuałach dla Matki Ziemi, ale muszę Ci powiedzieć, że i jak zaczęłam rytuał, to czułam je obok mnie, tak jakby były obok mnie, te dusze były obok mnie, i to było takie niesamowite wrażenie, żeby powstrzymać łzy, żeby powstrzymać te ludzkie, ludzkie emocje, ludzkie, yy, ludzkie wrażenie. Z tym związane, że było mi no, ciężko, ciężko tak nawet słyszałam ich głosy, czułam ich dotyk, bo wiedziałam, że na przykład gdy klękałam, no to jakiś tam na przykład kotek mi się ładował na kolana, czy kuleczka, czy, czy jakieś inne, no nie będę wymieniać po imieniu, po imieniu, czy nasza arcykapłanka Sreberko, no dobrze. I, i to było takie wrażenie, że, że wiem, że ich ciała leżą niedaleko. A ich dusze były ze mną na rytuale, i to było naprawdę bardzo piękne odczucie. Bardzo wzniosłe, ale też bardzo emocjonalne. I, i takie troszeczkę takiej pustki, muszę Ci powiedzieć, bo w tym momencie w magicznej oazie no, jest dosyć pusto. Jest dosyć pusto, jakby na to nie patrzeć, jeżeli bierzemy pod uwagę faunę bo flora no wiadomo, że również po pożarze jest, jest puściej niż zwykle ale no wiadomo, że natura nie lubi pustki więc na pewno ją zapełni dużo zwierzaczków takich przychodzi przychodzi do magicznej oazy od innych ludzi Przychodzi tak w odwiedziny czasami. No ale nie są to te zwierzaczki, które były w magicznej oazie. Ale wszystko ma swój odpowiedni czas i moment, i, i na pewno tak jest dobrze, i na pewno tak być powinno, tak myślę. Także tak mogę podsumować nasz rytuał dla matki Ziemi, te wszystkie przeżycia, i na sam koniec powiedzieć ci jedno, że. Zaczynamy bardzo piękny czas. Zaczynamy ten rok smoka. Ty wiesz, że ja jestem chińskim smokiem, więc to jest mój rok, mój rok i realizacji wszystkiego, czego, co sobie założyłam. Chociaż mnie się udaje mniej więcej na bieżąco realizować wszystkie rzeczy, ale to jest taki rok, w którym bardzo intensywnie będziemy razem, czyli i poprzez ceremonie i teraz przez ten nowy mentoring naprawdę będziemy często razem praktycznie może nawet codziennie będziemy się spotykać w różnych w różnych formach tych spotkań i życzę nam, żeby ten rok smoka był przede wszystkim takim rokiem sukcesu dla każdego z nas, czyli osiągnięcia tego, co dla ciebie naprawdę ważne, realizacji tego, co dla ciebie naprawdę ważne, ale przede wszystkim i w materii i w energii i w tej sferze tego własnego rozwoju, czyli tego wzrostu, wzrostu tej świadomości, ponieważ to jest rok również bardzo przełomowy tutaj dla Ziemi, dla tego wszystkiego, co się tutaj na Ziemi dzieje, i niech będzie on po prostu jednym z najpiękniejszych, jakie do tej pory było Ci dane przeżyć. Tego Ci życzę z głębi mojego serca. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Jeżeli jesteś na mentoringu, to pewnie już dzisiaj albo jutro znowu się usłyszymy. Twoja Maria Bokarki.